Witamy, witamy. Witamy, witamy. Przedstawiam Emilkę z kanału Emi idzie ciosem. Przedstawiam Andrzeja. Jakiś przydup jej. Mówisz? No. Mąż, kochany. A gdzieś tam łazi, nie wiem. No tej pani to nie znam. Ona ma jakoś... Mam takie... No to dobrze, że nie słyszysz. Zagłusza tutaj, zagłusza. Lecimy. Dzisiaj mamy do wyboru. Jedno pole, drugie pole, trzecie pole, czwarte pole. Także oczywiście już tutaj byłem, ale ekipa twierdzi, że jeszcze poprawią, jeszcze coś wyciągną. Andrzej na pewno. Także zrobimy te cztery pola i później będzie zmiana. No chyba, że będzie tutaj ładnie wychodzić, to zostajemy tutaj. Jezus moja, cztery pola, to myślisz, że my to w dwie minuty zrobimy? Ogień do pierwszego. Oszalał. Emi Equinoxem 800, Ola Deusem. Chcecie zobaczyć, Andrzej, mam Rutus swojej dupy? Ja chcę zobaczyć. Rutus Alter 71. Także jest różnorodność sprzętu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pola jest naprawdę kilkadziesiąt hektarów do przejścia. Wczoraj widzieliście. Trzy prusaczki wyszły, także dobra, bo już przyciągłem na maksa. No ja już pozamiatałem wypad. Zaczynam od guzika. Pierwszy kalesoniak mój. Już coś znalazłeś? No mam kalesoniaka, także klątwa guzika. Aha. Ja też mam guziczek. Ja mam drugi. Ale pięknie, słoneczko wyszło. No drugi, ale jakiś naprawdę już strany. Emilia coś nagrywa. Coś tam ma. A Ola? Masz monetkę? Nie mam monetki, mam takie kółko dziwne. Zaraz przyjdę zobaczyć. Ja mam 2 grosze, ale nawet daty nie widać. Nie będziemy pozdrawiać, ale wygrałaś konkurs na pierwszą monetkę. Ola ma 2 grosze. Dziwadełko. To jest chyba materiał, chyba jest z mosiądzu. No chyba tak, bo to... Mhm. Wykopałem drugą część tego. To tak? Tutaj, mhm. Na bank. Kiedyś, to będziesz miał do kompletu. Dawno temu. Super, no, ale miałaś kopać seberka. Poczekaj, ja się dopiero rozkręcam. Okej. Okay. No. Coś ma Andrzej. No idę zobaczyć na żywo. Chociaż jest kawałek. Dajcie chwilę, dobiegnę. Znawca tutejszych zabytków. Proszę, Sławku. Mów, co to jest. No to mnie zagięłaś teraz, pani. Ale coś pięknego. Co to Tarnogrodzki wykopał nam? Kurczaki. No nie wiadomo, co to. No nie? By trzeba poszukać. Pierwszy raz widzę. Ja pierniczę. Może jakaś nabijka jest? Nie, odznaczenie jest. Odznaczenie. Odznaczenie jest. Milano? Włoskie odznaczenie wykopałeś u mnie? O co tu chodzi? zaraz przeczytam. Poważnie. Tak? No poważnie, włoskie jakieś. Bergoncio... Andrzej, to jest niemożliwe. Poczekaj. Tak, Milano via Brioschi, Stabilimento Bergogno. To jest od czegoś, ale o. Jest i monetka. Lecę. Monetka najfajniejsza. Ale co masz? Zajebista. Nie, no. 10 groszy PRL. Na wyjeździe liczy się podwójnie. Tak, no we Włoszech tego nie ma. Ale takie jest... małe były kiedyś robione? No. 10 groszy, 65 albo 6. 5. Pozdrowionka 65. 65. Pozdrawiamy. Ktoś wyciągnął już monetkę? Ja mam sreberko. O, patrz. Ola przecież, że ma sreberko. A to jakaś kościelna będzie na jubileusz. Tak? Tak.
Może. Jakieś pielgrzymki. Pielgrzymki, o, pielgrzymki, dokładnie. Tak, to jest jubileuszowa, tysiąc tam, który? Pięknie, no gratki. No, widzisz. Gratki, Andrzeju, super. Chcieliście iść na inne pole. No, ale widzisz, miałeś nosa, lecę do Oli. No i nie pokopię. Ja już jestem rozgrzany. Wilhelm jakiś. Ja pierdzielę. Szósta część talara. Jak dzwon bije. Tutaj niech idzie. Chodź tutaj, grube srebra wychodzą. Andrzeju, szósta część talara. Piękne. Fajne, nie? No. No, czy to ty przywaliłeś, ale nie. Nie, bo ja... Stara rana. Nie, bo ja wyciągłam z grudki. Stara rana. To nie ja. Z grudki wyciągłam nawet szpadla nie ten. Szkoda, no ale kurde. No pięknie. To na pewno nie ja. No, ja na pewno tego nie przywaliłam. Pięknie. Nie przywaliłam. Super. No ja zacząłem od guzika, to wiadomo jak się skończy. No tak. Dzwony biją. Dzwony biją, a ja zamiast medalika uchwyt od szuflady. Teraz zrobiłem Emi troszeczkę, bo dałem jej do ręki, ale to... Będzie kompot z tego. Do zobaczenia u niej na filmie. Dałem jej, no, że ręka mówi. Myślałem, że chociaż zapiszczy, ale dzielna kobieta. Nie piszczała. Co? Rękę mumi. Aha. Położyłem normalnie na dłoni i myślałem, że zapiszczy, a tu nic. No popatrz. Jaka fajna rączka. Kość. No kość. Będzie na zupę. No i tak skubałem z takiej większej grudy, żeby się udało pokazać jeszcze w grudce. Mam pierwszą monetkę i pachnie mi piątką Adolfową. Zajazd totalny. Tutaj jeszcze coś tam widać. 1941. Nie ma się czym chwalić. Żelazo. Aha. Może być, że to były feningi... Co tam Andrzej znalazłeś? Te aluminiowe. Nie, one są żelazne. Feningi powojenne. One były tylko pomiedziowane, nie? A, to mówisz, to będzie fening? Tak, to będzie jakieś 5 feningów. Takie jak nasze PRL-ki, nie? Powojenne. Aha. Tylko, że po prostu ta miedź już no, spadła, a reszta żelaza dochodzi. Co tam? Biły dzwony? Biły dzwony. Co tam Ola znalazła? Krzyżyk? Patrz, Jezusa na żywo. Jejku. No patrzcie. Piękne. Ja ostatnio też wykopałam, nie? Ola to jest beście, bo ona wszystko... Nagraj szóstą część talara, jaką piękną ma. Wy sobie nagrywajcie, a ja lecę. A, ty nie zostanę. Tak. O kurczę, patrzcie. Takie srebro. U nas to centerzmi jakieś tam Lombardo Veneto, a tutaj macie, to jest, jaka to jest? Szósta część talara. 1822 rok, ja znalazłem tylko jedną w życiu, 1823. Widzisz, a Ola de Beściak wszystko znajdzie. No. Gratulacje! Dzieje się. No, super. Fajnie. Ten, że on ma tutaj tą szatę, tak, nie? Na tego waną. Uh-huh. No. Taki szczegół. Szkoda, że tylko jest. To jest taki. Ja sobie wyostrzę. To jest większego, patrz, ósemka tu jest na z tyłu, jest jakaś ósemka. Missing. Missing 8. Misja 8 może. No. A to też będzie z jakiegoś albo z różańca. Może być, że z dużego różańca. No. Takiego, no jak szły tutaj pielgrzymki, no to no. Możliwe. Jesteś w ciągu kilku tych drugi już taki.
Piękny. Super. Masakra? Masakra. Masakra, masakra. Super. Fajny. No bo ja pomosy wyzbierałem szybciej, żebyś się nie męczył. Ola mówi, że już idzie do domu, także spokojnie, jeszcze coś znajdziemy. No, ona tak. Ona już nakopała. Ona już wystarczy. Nakopała. Teraz my musimy pokazać, co tu jest. Jak jestem blisko, to pokażemy. Plomba solna pruska. Bardzo popularna, chociaż ostatnio Szczecin. No to mówię, popularna. Popularna jak cholera. Pozdrowionka, Łuki. Łuki, wstawaj, kopać. Łuki po nocce pewnie. A Łuki po nocce pewnie, to będziesz, dopiero się położy spać. Pozdrowionka do naszego paprykarza kochanego. Pozdrawiamy. A ja ze swojej strony jeszcze do pozdrowień dołączam to. O kurde. Sygnał był bombowy. Dzień na 2 euro. Andrzej, Andrzej. Jedziesz na żywo. Tak. I co ty wykopiesz? Ja zazwyczaj na żywo się nie popisuję. Zazwyczaj wychodzi coś. Zaraz tam... dół wykopię na pół metra. Tak to jest, jak się na żywo kopie, no nie? No. O, jest. O, czekaj. Teraz jest, patrzymy. Robimy zbliżenie. Komisja przyszła i sprawdza, co to Andrzej wykopał nam. Tam jest. Polmos. Polmosik. No ja też tych kilka. Bardzo mi przykro. Drugi. A nie, to ja już ich znalazłam trochę. Hmm. Myślałem, że śmieciuch, ale przyjrzałem się, a to jest kawałek kluczyka od zegarka. Pięknie zdobiony. Takie maleństwo. Co, Andrzejku, masz? Masz pojęcie, z czego to jest? To będzie spinka do mankietu. Oddać Emi? Spinka aluminiowa do mankietu, ale tutaj to jest artefakcik ładny. Szkoda, że nie cały. Super. Co tam? Drucik. Jest druga monetka. A, Adolf. Adolf z tych przedwojennych jeszcze. Z alu brązu, czy coś takiego. Jak to jest, że wczoraj pół godziny trzy prusaczki wyszły, a dzisiaj widzicie same Adolfy. Olka jest bezwzględna. Olka jest bezwzględna, nie? No, nie wiem, ja też nie. Coś znalazłam. Idę zobaczyć. Ola krzyczy, że ma drugie sreberko. Jest bezwzględna, normalnie. Sławciu, co to jest, mów mi. Dziesiątka Adolfowa. Bardzo, bardzo mi przykro. Okej. Patrzcie, mówią mi, że dziesiątka Adolfową znalazłam. W końcu coś ciekawego. Bardzo mi przykro. No. Współczuję. Nie, dla mnie to jest radość, bo ja takiego czegoś nie znalazłam. A Ola co? A Ola ma jakiegoś chyba silver grosza, idę zobaczyć. Chyba silver groszu. Z przodu nic nie widać, tylko z tyłu widać. Aha. A z przodu nie widać nic, kompletnie. Nie jest ładne. Ale z przodu nie widać nic, kompletnie, jest blaszko. Jest blaszka z przodu. Ona, pokaż. Z przodu jest totalna blaszka. Ja ci pokażę, proszę, masz ręki. Z przodu blaszka, z tyłu tylko. No, Ola to po konkretach leci. No, rozwala, ona jest bezwzględna. Zamiast dać gościom pokopać kurde sreberka, to ona wyciąga. No właśnie. Czekaj, ja mam już Adolfa. No, to już teraz pójdzie, nie? Ja ci życzę grubego srebra. To już pójdzie. Z całego serca. No. Dzięki.
Najważniejsze liczy się wypadzik. Ja to nie jestem taki. No tak, no tak, ale ja bym chciał, żeby jakaś fajna pamiątka była. Wiadomo, z naszego wspólnego kopanka. Ależ gorąco. Robisz. Będzie za będzie włoska pogoda. Weź, poczujesz, weź mi, nie mówię, poczujesz się, uciekłam od tego gorąca i tutaj poczujesz jest... się jak w domu. No, mówię, za godzinę będzie już tak smażyć, no, że... Na pewno. No. No, ja cię będę gonił już. No, ma trzy więcej ode mnie. To jest... kawy jeszcze nie piłem. 7... 4, czy było? 5, 3, 6, 3. 6, 3. Emi ma monetkę i nie wie, co to jest. To może być coś ciekawego. Takie małe. Uważaj, 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 widzisz. Prusaczek. Prusaczek. O, widzisz. Adolfa znalazłam, teraz mam prusaczka. 1800? A, o, widzisz. O kurde, zajazd. 366 talara jest napisane w otoku, ale z drugiej strony nie widać, który rok. Widzisz? To wyobraź sobie 360 takich monetek na jednego talara. Aha. Ale coś jest. Jest prusaczek, super. No, ale ja życzyłem grubego Adolfik, srebra. Teraz prusaczek.